Dobra, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na drugiej części praktycznego wykładu Nowego Testamentu poświęconym Księdze Ewangelii Łukasza. Pierwsza część była w poprzednim semestrze, część z Was brała w tym udział. Teraz za łaskawym przyzwoleniem Krzysztofa udało się jakby ten projekt podzielić na dwa semestry. No i dzisiaj będziemy rozpoczynać drugi semestr męczenia się z Łukaszem. No oczywiście, będziemy zamęczeni na śmierć. No dobrze. Dla porządku przypomnę. Mam na imię Marek, nazywam się Kaczmarczyk. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, proszę zwracajcie się do mnie po imieniu. Oczywiście w trakcie wykładu, jeżeli tylko będziecie mieli ochotę zadać jakieś pytanie, to po prostu zadawajcie. Ale generalnie nasze spotkania będą mieć charakter taki wykładowy. Ja się będę głównie produkował. Ewentualnie, jeżeli macie jakieś pytania, które się w Was zrodzą, to możecie sobie to jakby... A będą mogły poczekać, to sobie poczekajcie na tą chwilę przerwy i tam mnie zaatakujcie. Może akurat coś będę był w stanie Wam odpowiedzieć. Dobrze. Pozwólcie, że zaczniemy od paru rzeczy porządkowych. No bo tak naprawdę na dzisiejszym spotkaniu mogą być osoby takie, które nie bardzo były na przykład na pierwszym spotkaniu z pierwszej części. W związku z tym muszę dla porządku parę rzeczy powiedzieć, aby wszystko było na swoim miejscu. Tak? Nasz kurs jest drugą częścią kursu. Praktyczny wykład Nowego Testamentu. Jeżeli by ktoś chciał wejść w ten tryb taki zarejestrowany jako kursant, to można to zrobić przez stronę szkoły, wejść na stronę, skorzystać z formularza zgłoszeniowego i w tym momencie tam będzie dostęp do wielu materiałów. Żeby Was zachęcić, możecie po prostu dzięki temu wielokrotnie słuchać tych wykładów. Ale tak naprawdę jest tam w tym momencie swobodny dostęp do tego, żeby po prostu mieć pliki PDF-u, pliki z prezentacjami, gdyby ewentualnie okazało się, że tutaj po prostu zauważycie, że coś jest ewentualnie wartościowego, coś jest dla Was pomocnego, to po prostu rzeczywiście w tym trybie zarejestrowanym będziecie mieć dostęp do wszystkich materiałów. Standard po zarejestrowaniu to kursy startowe. Tak. Jeśli ktoś chciałby coś innego, to potrzebna jest indywidualna korespondencja. Indywidualna korespondencja w tym w formularzu zgłoszeniowym dobrze byłoby się po prostu jakoś właśnie zaanonsować, co człowiek naprawdę chce. Więc gdybyście chcieli przypadkiem w tym kursie wziąć udział w takiej formule, to po prostu zapraszam. No i ewentualnie... Dziękuję nawet tego e-maila startującego, żeby tam była informacja, że ktoś chciałby i dostęp do innych kursów, no to prośba o taką informację. Dobrze, dla porządku powiem tak, że zasadnicze wszystkie podstawowe ustalenia, założenia dotyczące tego kursu zostały przeze mnie wypowiedziane na wykładzie pierwszym do pierwszej części. Zajęło nam to prawie 2 godziny, w związku z tym dzisiaj tego robić oczywiście nie będziemy. Jeżeli chcecie wiedzieć, jaka jest baza do tego całego opowiadania w takiej poszerzonej wersji, to zachęcam Was do wysłuchania wykładu tego pierwszego z pierwszej części, który jest dostępny na stronie Berei w trybie wolno dostępnym dla kogokolwiek ktoś chce. Gdyby nasze spotkania spowodowały Wasze jakąś chęć podyskutowania o Łukaszu czy jakichś zagadnieniach związane z Łukaszem, tu jest mój e-mail. Jestem do Waszej dyspozycji. Dobrze. Lećmy dalej.
Pozwólcie, że parę rzeczy zupełnie ogólnych przypomnę jednak, abyśmy sobie ustalili znowu jakiś taki punkt startowy do tych dzisiejszych również dyskusji. A więc tak, nasz kurs ma charakter praktyczny, w związku z tym w ten sposób przechodzę przez tego Łukasza. Koncentruję się na pewnych treściach o charakterze praktycznym, w związku z tym będę przechodził przez Łukasza wybiórczo. W związku z tym, no nie dziwcie się, że będę też skakał. Będę starał się po prostu przedstawić Wam szerszy kontekst różnych wypowiedzi, abyście zobaczyli, w jakim otoczeniu one wybrzmiały, w jaki kontekst stworzył dla nich też Łukasz jako autor i aranżer całego tego tekstu. Niemniej będziemy bardzo wybiórczy, gdyż ta druga część Łukasza jest po prostu obszerniejsza niż pierwsza i nie ma na pewno żadnej szansy, żebyśmy przeszli przez ten cały materiał systematycznie, perykopa po perykopie. Jak już powiedziałem, będziemy to głównie wykład. Moją perspektywą do opowiadania o Łukaszu i metodą pracy nad Łukaszem jest retoryka biblijna. Kto tego nie wie, z czym się to je, no to powiedziałbym tak, w najkrótszych słowach, autorzy biblijni układają tak swoje treści, aby tworzyły pewne prawie geometryczne jakby układy i te układy mają taką moc dla tych, którzy te układy znają, że wskazują, gdzie w poszczególnych w blokach tekstu znajduje się główny akcent, który kładą w tej danym fragmencie autorzy, na których chcą zwrócić uwagę czytelnika, odbiorcy. Czyli, mówiąc krótko, patrzymy na Łukasza poprzez sposób jego aranżacji, a dzięki temu, że znamy reguły retoryki biblijnej, jesteśmy naprowadzani na to, do czego w danej poszczególnej perykopie i w większych obszarach tekstu zmierzał autor. Tak? Czyli ulubione nasze pytanie z języka polskiego, co autor miał na myśli? I my mówimy, ponieważ znamy kompozycję, jesteśmy w stanie coś zaproponować. Dobrze, z tej perspektywy opowiadam o Łukaszu, bo z tej perspektywy całego Łukasza jakby starałem się przepracować. Także nie bądźcie zdziwieni, jeżeli nie mieliście okazji widzieć tych wycinanych moich, to będziecie tutaj mieli okazję oglądać i mam nadzieję, że Was to nie zabije. Jeżeli miały być użyteczne, większe, jakby obszerniejsze informacje o retoryce biblijnej, to na stronach szkoły jest... Na stronach szkoły jest kurs czteroczęściowy. Ostatnio zajrzałem do niego tam znowu. To jest jednak straszny hardcore, więc trzeba jakąś wersję light wymyślić. Ale jest tam rzeczywiście od strony technicznej zagadnienie przedstawione dostatecznie głęboko. Myślę, że jak ktoś potrzebuje zgłębić temat, to tam może. Dobrze, co więcej. Na każde spotkanie przygotowuję skrypty, które są taką króciuteńką ściągawką z tego, co się dzieje w czasie tego spotkania. Jakbyście mogli to podejdzie tam dalej, myślę, że tyle wystarczy. Tak? To nie jest pełny zapis tego, co tu się dzieje, ale dostajecie do ręki główne teksty, którymi się posługujemy. Z zaznaczonymi kolorami. To będzie mało. Na pewno nie. Chociaż wszystkich nie. To jedno mi przynajmniej zostało, ale na pewno jest tam przede wszystkim kolorami poznaczane pewne rzeczy takie istotne, akcenty właśnie, albo główne danych fragmentów, albo lokalne akcenty. To jest to, żebyście sobie potem jakby w domu, jeżeli by Was przypadkiem coś naszło, mogli sobie w zaciszu porozważać o tym, czy się zgadzacie z takim rozczytaniem tekstu, czy też nie, czy to takie rozczytanie tekstu Wam w czymkolwiek pomaga. Dobrze. Co dalej? Wrzuciłem. To będzie. Ten pilot będzie dla mnie groźny dzisiaj. Dobrze. Jaki mamy plan na dzisiaj? No więc plan jest taki, że
Przypomnijmy kilka kluczowych ustaleń odnośnie Ewangelii Łukasza. Potem zrobię wstęp do sekcji, którą dzisiaj rozpoczniemy analizować i omawiać. Przedstawię jej kompozycję, sekcja F1, wszystko się wyjaśni, co to za sekcja. Omówię tą kompozycję i kontekst, jaki się w ramach tej sekcji wytwarza. I następnie scharakteryzuję, jak się treści w tej sekcji, którą rozpoczniemy omawiać, jak się te treści mają do sekcji paralelnej, sekcji F, którą omawialiśmy w poprzednim semestrze. I to będzie generalnie jakieś takie poszerzone wprowadzenie do tych dzisiejszych zajęć. Zasadnicza część to jest omówienie pierwszej warstwy, właściwie takiej pierwszego poważnego makrotekstu z sekcji F1, który oznaczyłem sekwencja A. Mniejsze od nazwy techniczne, ale po prostu zaczniemy i dopiero sprawdzimy tylko fundament tej sekcji F1. I te fragmenty postaramy się jakoś pocharakteryzować. One są, wydaje mi się, w całości bardzo ważne do elementu sekwencji A1. Jedynie krótko wejdziemy, aby Wam zobaczyć, w jakim dialogu te dwie sekwencje się znajdują. Rozumiem, że dla niektórych z Was mówimy jakimś dziwnym kodem, ale może się wszystko wyjaśni. Dobrze. To w takim razie kilka podstawowych stwierdzeń z części pierwszej. Jaką mam aktualną wizję całego tekstu Łukasza? A więc po pierwsze, cały tekst Łukasza, moim zdaniem, w moim odbiorze, jest bardzo uważnie skomponowany, bardzo uważnie zaprojektowany od strony autora. I widzę, że autor Łukasz w zakresie całego tekstu, w małych w jego fragmentach, w dużych fragmentach i w całości zastosował retorykę biblijną jako taki podstawowy mechanizm organizowania sobie materiału. Łukasz całej, no widzicie, Łukasz nadał całej Ewangelii strukturę koncentryczną, zaraz zobaczymy, jaka to jest. I w tym akcencie głównym całej księgi umieścił wezwania do uczniostwa. To jest dla nas istotne, ponieważ nasz kurs jest praktyczny i okazuje się, że cała Ewangelia Łukasza ma właśnie z założenia bardzo praktyczny wymiar. Tak? Nie jest historią o tym, jak Jezus sobie chodził po ziemi, nie jest o tym, jak za Nim chodzili uczniowie, ale jest zachętą, wezwaniem i pouczeniem odnośnie uczniostwa. Dobra. Idźmy dalej. Jaka jest zatem struktura tej Ewangelii? Nie wiem, czy cokolwiek widzicie. Przypuszczam, że niewiele. Nie wiem, czy coś pstryknąć, czy jak. Kurczę, no ale dobrze, mniejsza z tym. Koncentryczna budowa, czyli taka, która skupia się wokół jakiegoś jądra, tak? Tematy od najbardziej zewnętrznych ku sobie są tak ułożone. Lepiej zgasić, bo wtedy po prostu łatwiej się zasypia. Także to dla Was naprawdę dużo lepiej. Tematy o tych samych kolorach, które zaznaczone są, oczywiście paralelne na poziomie znaczeń względem siebie, korespondują te znaczenia ze sobą i takie pary są poprowadzone aż do centrum. Tak? Tak jest zbudowana, moim zdaniem, Ewangelia Łukasza. Ten cały układ koncentryczny, jeśli połączymy elementy na tych samych poziomach, tak, to można wyrazić jako taką warstwową budowę. Argumenty, które przedstawia Łukasz na pierwszej, drugiej, trzeciej i tak dalej do siódmej warstwy. I gdyby ktoś chciał bardzo tak mieć w głowie poukładane, jak ona jest zbudowana, to teraz, pomijając te wszystkie treści, które tutaj są zamieszczone, a które możecie sobie poczytać bardzo uważnie, sięgając do pierwszego wykładu części pierwszej,
moglibyście sobie zapamiętać według takiego schematu. Warstwa pierwsza, przed narodzeniem, po śmierci. Warstwa druga, okoliczności narodzenia, okoliczności śmierci. Warstwa trzecia, wprowadzenie do publicznej służby, zakończenie publicznej służby. Warstwa czwarta, odrzucenie przez najbliższych w Nazarecie, odrzucenie przez najbliższych jako sferę duchową, liderów w Jerozolimie. Warstwa piąta, pierwszy przystęp szatana, drugi przystęp szatana. Warstwa szósta, prezentacja autorytetu i tożsamości Jezusa razem z odpowiedzią na tą prezentację. Warstwa szósta, to jesteśmy tutaj. I warstwa siódma, finał, to jest właśnie wezwanie do uczniostwa i pouczenie o uczniostwie. I to jest ta Ewangelia. Już jak więcej, właściwie nie trzeba się więcej nic uczyć. Nie? Już, jak sobie tylko ten schemat zapamiętacie, to przynajmniej już wiecie, jaki jest generalny schemat. Oczywiście ten schemat jest uproszczony, bo w tych warstwach inne tematy, znacznie poważniejsze, są dominujące. Ale to odsyłam Was do pierwszego wykładu. Dobrze. Co mamy za sobą? Mamy za sobą to. Przeszliśmy całą górną warstwę, tak, górne ramię tej struktury. Omówiliśmy sekcję F w poprzednim semestrze oraz zakończyliśmy semestr omówieniem takim troszeczkę z przeskokami sekcji G. Czyli pierwsze wezwanie do uczniostwa mamy za sobą i mamy tą pierwszą odsłonę służby Pana Jezusa pośród ludów, w której dochodzi do jego zasadniczej prezentacji, tak? Kim jest, jaki jest zakres jego autorytetu i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj zaczniemy omawiać sekcję F1, tak? Która jest paralelna właśnie względem tej sekcji F. Zakładam, że jakimś cudem musimy dojść do końca w ramach tego kursu. No, to będzie cud. Dobrze. W takim razie zaczynamy wchodzić do sekcji F1, tak? I pozwólcie, że tutaj, żeby nie przeciągać i nie motać się za bardzo, to przeczytam pewien fragment, który będzie stanowić pewne wprowadzenie do tej sekcji, dobrze? Mam nadzieję, że przez to, że to jest na początku, to jeszcze nie od razu uśniecie. Postaram się przeczytać sprawnie i nie usypiająco. Dobrze. Dobrze, niech to będzie. Nawiasem mówiąc, schemat całej sekcji F macie jako pierwszy schemat w waszych skryptach. Dobrze, czyli tak, na ostatnim zjeździe omówiliśmy tą sekcję G, wezwania do uczniostwa. Ona właściwie w całości była poświęcona formacji uczniów i kręciła się wokół tego głównego jądra uczniów. To byli apostołowie przede wszystkim, ale uczniowie inni również są jakby tam objęci. Lud, czy liderzy, czy jakieś inne postacie są tam, jeśli się w ogóle pojawiały się odrobinę, są w drugim planie, w drugim, w trzecim planie. Nie są tak istotni w tej sekcji G, poprzedniej. Sekcja F1... czyli ta, którą teraz zaczniemy, to powrót do służby, obrazu służby Jezusa pomiędzy różnymi środowiskami. Podobnie jak to było w sekcji F. Czyli Jezus będzie znowu w jakby takich wyraźnych kontaktach. Jezus uczniowie, Jezus lud, Jezus liderzy. Tak? Takie zestawienie nam teraz powróci. Dobrze. Jaki charakter miała sekcja F, czyli ta poprzednia? Tak jak powiedziałem, miała ona przede wszystkim ukazać, kim jest Jezus. W związku z tym ta prezentacja była szeroka. Jezus został jakby pokazany jako Syn Boży, jako Pan, jako Mesjasz, Chrystus, jako Syn Człowieczy w tym sensie danielowym, czyli też Władcę z niebios. Pokazał w swojej służbie swoje nastawienie do ludzi przez akty miłosierdzia, uzdrowień, uleczeń, uwolnień. I co najważniejsze, wyraźnie zaznaczył w kontaktach z liderami, z faryzeuszami uczonymi w prawie i również, tak, tylko głównie z nimi,
swój autorytet w sferze duchowej. W sferze duchowej generalnie i w sferze słowa również. Temu wszystkiemu, tej całej prezentacji, podporządkowane były wszystkie dzieła mocy i cuda, jakie zawierała sekcja F. Na tym tle i podbudowie w centrum pojawiały się lekcje dla uczniów, zwłaszcza przestroga przed obłudą i wyniosłością. Po takim też przedstawieniu się Jezusa Łukasz zaprezentował rozbicie i podział wśród ludu i liderów, podkreślając, że liderzy i część ludu odrzuciła Jezusa, podobnie jak wcześniej odrzucili misję Jana Chrzciciela. Musimy pamiętać, że sekcja F1, czyli ta, do której wchodzimy, buduje na tym wszystkim, co zostało już opowiedziane przez Łukasza, jako już czymś ustalonym. Czyli z punktu widzenia Łukasza, sekcja F, ta wcześniejsza, paralelna do tej obecnej, którą będziemy robić, ustaliła, kim jest Jezus. Dotyczy to szczególnie treści takich, kiedy lud w tej sekcji, do której wchodzimy, będzie nadal żądać jakiegoś znaku. Tak? Okazuje się, że Jezus już dla nich nie ma żadnego znaku, dla nich ma już tylko słowa. Tak? W tym miejscu, w tej sekcji, do której wchodzimy, nie zobaczymy żadnego znaku mocy, który ma funkcję autoprezentacji Jezusa. Skończyło się. Dobra. W tym sensie możemy popatrzeć, że sekcja ta, której wchodzimy, sekcja F1, jest jakby logiczną konsekwencją sekcji F, gdzie była pełna prezentacja. Łukasz przyjmuje, że zostało wszystko o Jezusie istotne, kluczowe powiedziane, a teraz przedstawia Łukasz w sekcji F1 odpowiedź ludu, odpowiedź liderów oraz komentarz i reakcję Jezusa na tą odpowiedź, jaką będziemy poznawać w tym materiale. Tak? Tak to wygląda. Dobrze. Okej. Dobra, zostawmy to w takim razie. Okej. To w takim razie, jak wygląda nasza sekcja F1? Ogólny kształt jej jest koncentryczny, tak? To jest ta wersja bardzo, bardzo uproszczona tego schematu, który macie, bez treści, bez tam dodatkowych zagłębień. Taka jest generalnie jej budowa. To w takim razie, jak wygląda układ treści? Pozwólcie, że go króciutko scharakteryzuję. Warstwa pierwsza to jest ta sekwencja, na którą w drugiej części tego dzisiejszego wykładu przede wszystkim się skoncentrujemy. Ją będziemy głównie analizować. To jest wezwanie do życia inspirowanego miłością do Boga i odbijającego miłosierdzie Ojca. W tym elemencie, w tym opisie paru drobiazgów tutaj brakuje, istotnych, które są w tej sekcji, ale to są na pewno kluczowe rysy. I jest to szczególnie pozytywny materiał skierowany do uczniów. Tak? To jest rozmowa Jezus, uczniowie. Przede wszystkim, chociaż nie tylko. Chociaż nie tylko. Po drugiej stronie natomiast napotykamy krótki, relatywnie do tej pierwszej części, materiał, który nawiązuje również do miłosierdzia, ale jakby cały jest zabarwiony bardzo ciemno i szaro, tak? Ponieważ z jednej strony Jezus zapowiada grożący sąd liderom z powodu tego, że nie przynoszą owocu. To jest taka obraz wycięcia drzewa, kiedy ogrodnik rozmawia z właścicielem, no i właściciel mówi, że trzeba by już to drzewko wyciąć, bo nie przynosi owocu, tak? No i ten ogrodnik mówi, no spróbujmy jeszcze troszeczkę. A jak nie, no to trudno, to wtedy trzeba będzie pod nóż, tak? To jest pierwsza zapowiedź, którą Jezus ostrzega przed sądem dla liderów. W centrum tego materiału jest krytyka wobec przełożonego synagogi za brak miłosierdzia wobec osoby, która jest w potrzebie, i krytykowana jest
i brak miłosierdzia, i ta obłuda, która po prostu jakby prowadzi do tego braku miłosierdzia. I ciemny obraz pojawia się również w ostatniej części tego fragmentu, kiedy Jezus w moim zrozumieniu tego tekstu sugeruje, że niestety to zepsucie, które prezentują aktualnie liderzy, nie ominie królestwa. Tak? Nie ominie królestwa, królestwa rozumianego nie w sensie niebiańskim, rozumianego tutaj jako coś, co się ma rozrosnąć na skutek szerzenia się Ewangelii. W związku z tym, tak jak Mojżesz na łożu śmierci, fajnie było, moi drodzy, ale to wszystko pójdzie w rozsypkę, tak, jak tylko mnie zabraknie. Tak, tak mniej więcej można skomentować w jakimś sensie to, jak się rozstaje Mojżesz z Izraelem, i wygląda na to, że Pan Jezus nie zatrzymuje jakby tej prawdy o tym, że również ten rozrastający się twór, królestwo nie zostanie jakby bez w pewnym sensie rodzaju jakiegoś zanieczyszczenia, którego jakby nośnikiem są już w tym momencie aktualni liderzy, tak? Czy chodzi o brak miłosierdzia, czy chodzi o obłudę, czy chodzi o jedno i drugie, no to nad tym jeszcze będziemy może mieli okazję pomyśleć. Zobaczymy. Warstwa druga. Jeżeli zerkniecie na swoje materiały, to chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to jest, jak ta warstwa druga jest bardzo wyraźnie odcięta. Otwórzcie sobie stronę 8 i 9. Tam tylko, żebyście zobaczyli, jak to jest wyraziste, to obydwie, ta cała warstwa jakby jest krytyczną wypowiedzią Jezusa w stosunku do ludu, który uparcie odmawia rozsądnego osądu w stosunku do Jezusa, do rozpoznania i poddania się temu rozpoznaniu, kim jest Jezus. Popatrzcie, od czego się ten tekst zaczyna. I wypędzał demona, który był niemy. A gdy demon wyszedł, niemy przemówił. I tłum zdumiał się. Niektórzy zaś z nich mówili: on wypędza demony mocą Belzebuła, władcy demonów. Drudzy zaś, kusząc go, żądali od niego znaku z nieba. Oczywiście nie dostali tego znaku z nieba. Ale teraz zobaczcie, od czego się zaczyna ten drugi tekst na stronie następnej. Powiedział też do tłumów: gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie: deszcz nadchodzi. I tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie: będzie upał. I tak jest. O obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznać. A jakże więc nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Tak? Zwróćcie uwagę. Obydwa teksty, nie dość, że są skierowane do ludu, nie dość, że mają wydźwięk krytyczny, mocno krytyczny, to jakby kręcą się wokół pewnych wspólnych tematów, w szczególności tego, że lud przewrotny chce jeszcze kolejnych wodotrysków, tak? Jeszcze coś nam pokaż, tak? Ale i tak nie mają ochoty przekuć tego na określoną postawę, tak? I te dwa teksty stanowią warstwę drugą tej całej sekcji. To idziemy dalej. Warstwa trzecia to z kolei znowu złożenie przeciwstawne, tak? Tak jak było w warstwie pierwszej, tak i tutaj mamy złożenie przeciwstawne. Pierwsza część to bardzo ostra krytyka liderów. Zaczyna się od faryzeuszy, przechodzi do uczonych w prawie, a potem widzimy, że całe te przywództwo poluje na Jezusa, aby ostatecznie doprowadzić do jego jakiegoś oskarżenia. Po drugiej stronie mamy z kolei pozytywną naukę w stosunku do uczniów. Tak? W tych obszarach, które zostali skrytykowani poszczególni liderzy, teraz Jezus prowadzi nauczanie w stosunku do swoich uczniów. Tak? Więc na tej zasadzie jest to przeciwstawione. Widzimy, że tutaj w pierwszej części sekwencji C pojawia się jakby krytyka faryzeuszy głównie jako tych, którzy postanowili jednak dobrze się, będąc liderami, w życiu ustawić. W związku z tym potem uczniowie dostają jakby wskazówki o to, aby nie stawiali w pierwszym rzędzie na samozabezpieczenie, tak? Na zagwarantowanie sobie samymi bezpiecznego bytu, tak? Bo Bóg się o nich troszczy. To jest na tej zasadzie przeciwstawione.
kiedy krytykuje uczonych w prawie jako tych, którzy pochwycili klucz, ale się nim nie podzielili z resztą, jako tych, którzy nie rozpoznają tych momentów, kiedy Bóg do nich przemawiał przez proroków, w dużym uproszczeniu to mówiąc, to potem, kiedy przychodzi do lekcji do uczniów, mówi z kolei o wytrwałym służeniu w udzielaniu pokarmu tym, do których ci uczniowie są posłani. Czyli znowu widzimy właśnie ten widzimy pewną grę motywem karmienia jako elementu służby. Możemy się domyślać, że zgodnie z jakimiś wielokrotnymi wielokrotnie wykorzystywane w Biblii tym motywem karmienia może chodzić o nauczanie, o służenie przez posługiwanie się słowem, tak? Dobrze. I każda z tych części, a każda z nich jest tak ułożona, zmierza do pewnego takiego clue, którym jest napięcie, agresja, rozdźwięk, tak? W pierwszym przypadku właśnie liderzy zaczynają atakować Jezusa, aby go oskarżyć, a tutaj Jezus po tej nauce mówi, że jego Ewangelia nie przyniesie pokoju światu, tak? Wręcz przeciwnie spowoduje rozdźwięk i napięcie w najbliższych relacjach z powodu tego, jakie treści, jakie w tym momencie trzeba powiedzieć wymagania, jakie standardy Ewangelia wobec tych, którzy chcą wejść w służbę, stawia. Tak? Chcą wejść w służbę. To jest zły język. To jest nie to. Generalnie wobec uczniów, ale trzeba powiedzieć, że wygląda na to, że te dwie sekwencje w jakiś sposób dostatecznie jasno do nas mówią, że uczniowie mają wejść w pozycję tych liderów, którzy aktualnie zostali jakby skompromitowani. Tak? W związku z tym uczniostwo w Ewangelii Łukasza to jakby nieodzowną rysem tego uczniostwa jest przywództwo, tak? Jest jakieś przywództwo, jest jakieś prowadzenie, jest jakieś karmienie, jest jakaś służba na rzecz innych. Dobrze. I warstwa czwarta. Spotykamy znowu coś takiego, co widzieliśmy w sekcji F. Tam w sekcji F to wyglądało troszeczkę... Wyglądało to tak, że ona też była koncentryczna, ale w środku miała dwa elementy. I w tej części takiej bardziej pozytywnej, skierowanej do uczniów, było nauczanie dla uczniów o standardach podstawowych, zupełnie elementarnych, fundamentalnych sprawach, jeśli chodzi o myślenie, o swoim miejscu w relacji do Boga, służeniu Bogu. To nauczanie odbywało się w otoczeniu ludu. Czyli Jezus mówił do uczniów, a lud słucha. I tutaj mamy dokładnie to samo. Jezus jest otoczony tłumem i kiedy zobaczycie, jak się zaczyna ten fragment, może ktoś tam przeczytać pierwsze te dwa wersety, jeżeli ktoś przypadkiem ma ten tekst. Aby się zgromadziły niezliczone rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich, strzeżcie się kwasu faryzeuszy. Okej, dobra. Dokładnie. I w tym momencie po prostu jest tłum, ale Jezus mówi najpierw do uczniów, tak? Wy macie się strzec obłudy, czyli dokładnie to, co było akcentem tutaj, tak? Czyli obydwie sekcje w jakimś sensie mają w akcencie temat obłudy jako przestroga dla uczniów, aby nie weszli w ścieżki aktualnych liderów, tak? Dobra. Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście możemy to zdekomponować znowu do takiej postaci warstwowej, tak? I gdybym miał podsumować ten układ koncentryczny, to tutaj macie jakąś taką propozycję. Na dole widzimy, że po prostu ewidentnie jako postawa miłosierdzia, postawa samo jakby uzależnienia się od słowa, tak? Przeczucie, że po prostu w słowie jest droga dla mnie do życia i to, że postępowanie w sposób miłosierny i trzymanie się słowa jeszcze bardziej fundamentalnie jakby jest konsekwencją tego, że Bóg zbliża się do człowieka, Bóg zbliża się do ucznia, Bóg chce mu się objawić, Syn chce mu się objawić, Bogu zależy na
super bliskiej relacji. Tak? Ta relacja, ta bliskość właśnie jest fundamentem do tego, że uczeń jest zachęcony do tego, żeby trzymać się słowa i odbijać charakter ojca, który co do jakby zasady tej pierwszej jakby linii charakterystyki jest Bogiem miłosiernym. Jest Bogiem, który kocha. Warstwa druga, no to już widzieliśmy i to jest bardzo wyraziste. Po prostu krytyka pokolenia, które nie chce uczciwie odnieść się do znaków, które już otrzymało na temat Jezusa i w konsekwencji nie poddaje się. Tak? To, co zostaje tutaj zawarte, to jest również taki element, że Jezus ostrzega ich, że nie tylko coś mogą stracić, jeżeli się nie opamiętają, ale mogą się też na coś narazić. Warstwa trzecia, widzimy przeciwstawienie. Bardzo ostra krytyka, 2 razy po 3 biada w kierunku do liderów i bardzo i zachęcające, ale też zobowiązujące słowa do uczniów, jak mają być tymi uczniami, jak mają pełnić swoją rolę, którą Jezus im zadaje. W środku mamy pewien rozwój tematu obłudy, bo z jednej strony, jak przeczytał Marek, jest wezwanie, aby uczniowie nie poszli drogą obłudy jak faryzeusze, ale trzeba powiedzieć, czy tam liderzy. Ale generalnie chodzi o coś takiego, że faryzeusze w swojej obłudzie przede wszystkim wygląda na to, że opanowali sztukę udawania oddania Bogu, kiedy w niemałym stopniu budowali tak naprawdę swój interes, swoje ego, swoje ja w jakiś tam sposób, tak? Nie dotyczy to oczywiście 100% faryzeuszy, 100% liderów, ale trzeba powiedzieć, że jest to jakiś znaczący udział i dlatego tak ogólnie spotyka ich krytyka. Otóż rozwój co do obłudy, tematu obłudy w tym miejscu jest taki, że kiedy pokazałem wam na poprzednim slajdzie, że krytyka liderów kończy się ich takim wystąpieniem przeciwko Jezusowi, tak? A potem nauczanie dla uczniów kończy się tym, że Jezus zapowiada rozdwojenie i napięcie w relacjach, to trzeba powiedzieć, że te dwa tematy to jakby wytwarzają jakby potencjał zagrożenia nie tylko dla Jezusa, ale ostatecznie w dalszej perspektywie dla uczniów, tak? I teraz obłudą tutaj w centrum staje się również taka postawa, kiedy uczeń, na przykład z powodu strachu, wycofuje się z oświadczenia o tym, że jest w związku z Jezusem. Tak? O ile na początku obłuda wyglądała, tak powiedziałbym, jednostronnie, tak? Nie udawaj, ale rzeczywiście bądź oddany Bogu i służ Mu uczciwie, o tyle teraz Jezus wytwarza jakby nowy kontekst i mówi, możecie popaść w fałsz na innym polu, w innych okolicznościach, tak? I to też będzie obłuda i przed tym też mówię, strzeżcie się, tak? Dobra, tak można popatrzeć jakby na ten kontekst, który tworzy sekcja F1. Pozwólcie, że teraz scharakteryzuję, jak się ma to, co się dzieje w sekcji F1 do tej paralelnej wcześniejszej. Tak? Przejdziemy przez takich kilka kategorii, czyli mówiąc krótko, co generalnie jest bliskie, co ulega zasadniczej zmianie, tak? Zmianie w sensie jakby coś się kończy, ale być może coś się zaczyna, te rzeczy, co skończone do tego, co się zaczyna, jest w jakimś logicznym być może związku, ale taki jakby zestaw. Potem opowiem, jak się pewne rzeczy rozwijają, jak przechodzą, a następnie będzie jeszcze jedna rzecz, która się zaraz wyjaśni. Dobrze, czyli na początek
popatrzmy, co się dzieje, jeśli chodzi o rzeczy generalnie podtrzymane między tymi dwoma sekcjami, tymi makrotekstami. Po pierwsze, podtrzymane ogólnego charakteru prezentacji. Jezus ukazany w relacji do ludu, do liderów, do uczniów. Tak? To są bardzo jakby takie konkretne. Jezus mówi wprost do ludu, mówi do liderów, mówi do uczniów. Takie rzeczy mieliśmy w sekcji F. Podtrzymanie jednego z głównych akcentów. Tak? Tutaj obłuda była w akcencie, ale nie była głównym. W akcencie głównym było to, że lud się rozdwaja, a liderzy wybrali obłudę. Ale jednak przestroga przed obłudą była w akcencie. W naszej sekcji obłuda znowu trafia do akcentu głównego całej sekcji. Naczelne wezwanie do uczniów dokonuje się ponownie w otoczeniu ludu jako świadka. Tak? Dokładnie ten sam mechanizm pojawia się. Nacisk na objawienie, na objawianie przez uczniów miłosiernego działania Ojca. Tak? Czyli mieliśmy to we fragmencie, o ile dobrze pamiętam, bodajże w 6 rozdziale, kiedy Jezus, ucząc uczniów, właśnie tutaj w tym akcencie, tłumaczył im, że jeżeli chcą być synami Ojca, to mają być jak Ojciec. Tak? To mają, jeżeli Ojciec jest miłosierny dla dobrych i złych i niewdzięcznych, tak? To i oni mają iść tą samą drogą. I tutaj, w tej sekcji, zaraz zobaczymy, jak dojdziemy do tej naszej sekwencji A, że ten temat pojawia się 1:1, a być może jest nawet bardziej rozwinięty. Dobrze. Do kręgów sceptycznych, czyli powiedziałbym do takich ludzi generalnie, którzy na razie jakoś tam wstępnie go jakoś tak oglądali Pana Jezusa, no to jest w obydwu sekcjach potężne wezwanie do szczerego słuchania, do uczciwej, rozważnej oceny właśnie tego, co widzą, jak się Jezus im objawia, co uczy, jaki autorytet jest w nim reprezentowany. I te rzeczy pojawiają się w obydwu miejscach. Do aktualnych liderów i wcześniej pojawiła się krytyka braku miłosierdzia i teraz również. W poprzedniej sekcji mieliśmy na przykład taką scenę w synagodze, kiedy jest człowiek z uschłą ręką. Tak? Jezus się pyta, no to co? To co? W sabat można czynić dobro czy zło? Tak? Życie zachować czy zgubić? No i chłopaki, woda w usta i nic, to nie? No, ręce opadają. Tak? Ręce opadają. I generalnie tutaj będziemy mieć dokładnie to samo. Dokładnie to samo. No to przejdźmy do części takiej, która... te wszystkie punkty, one są troszeczkę ze sobą związane, tak? Troszeczkę są ze sobą związane, ale stanowią jakby takie jednak dla mnie poszczególne rysy. Czyli coś, co w pewnym sensie ustało w poprzedniej sekcji, a teraz nabrało jakiegoś innego charakteru. Ale w logicznym związku te dwie rzeczy się znajdują. Więc po pierwsze, zasadniczo brak nadnaturalnych aktów mocy Jezusa. Uzdrowień, wskrzeszeń, egzorcyzmów, integracji w prawa natury. W całej tej sekcji mamy jeden, jedyny przykład, który, kiedy się pojawia, nie ma funkcji autoprezentacji Jezusa. Pojawia się w innej roli, w innej do czegoś innego służy. Teraz funkcję prezentacji przyjmuje całkowicie słowo i nawiązanie do tekstów, tak? Do tekstów ze Starego Testamentu. Opis w obydwu sekcji jest diametralnie inny. W sekcji F1 jest potężna dynamika. Tam kamera Łukasza po prostu biegnie za Jezusem, co nie? I tu jest i leci dalej, co nie? Wszystko ma olbrzymie tempo. Scena mniej więcej, czyli to, kiedy Jezus jest w jakimś tam jednym miejscu, średnio wychodzi mniej więcej na jedną scenę 6-7 wersetów. Kiedybyśmy takie coś zrobili dla naszej sekcji, no to wychodzi, w zależności jak licząc, albo 17, albo 23 wersety na jedną scenę, czyli że Jezus jest w jednym miejscu. Tak? Czyli diametralna różnica, jeśli chodzi o tempo zmiany kadrów. Tak? Dobrze. Akty mocy Jezusa
w tamtej sekcji dominowały. Nauka jest absolutnie świadomie pomijana i to mamy szereg takich scen. Na przykład Jezus, kiedy się spotyka z Piotrem nad jeziorem, to jest tylko powiedziane, a Jezus tam uczył, ale potem jest akcja z Piotrem i tam już nie wiemy, co uczył, tak? A jak był ten paralityk zrzucony, spuszczony z dachu, to też było powiedziane, że coś tam uczył, ale potem się zajął tym i nie wiemy, co uczył, tak? Czyli Łukasz w tamtym momencie stawiał na prezentację poprzez inne rzeczy, a naukę całkiem celowo odrzucał jakby na inny plan. Tutaj mamy dokładnie coś innego, tak? Tutaj słowo dominuje i słowo musi wystarczyć. Dobrze. I jeśli chodzi już o tą autoprezentację Jezusa, ten ostatni punkt, czyli autorytet, tożsamość i nastawienie do ludu, właśnie o to chodzi, że tu tam było jakby ta akcja prezentacyjna, ta prezentacja właściwie ustała w jakimś sensie. A teraz Jezus jakby reaguje już na odpowiedź, tak? Przy czym Jezus już przemawia z pozycji, jaką ustaliła sekcja F1, tak? Czyli Jezus tutaj jakby nie mówi, no ale popatrzcie, jeszcze wam coś pokażę, albo jeszcze wam coś powiem, może teraz zobaczycie, że jestem kim jestem, tak? Nie, Jezus przemawia z tej pozycji, którą zaprezentował i mówi, no róbcie co chcecie, ale coś wam grozi, tak? Więc zastanówcie się. Dobrze. Będę. Teraz pewne rzeczy, które moim zdaniem się rozwijają. A więc prezentacja wśród ludu i wstępny sygnał o rozłamie w odbiorze przechodzi w naszej sekcji w bardzo wyraźne rozgraniczenia grup pozytywnie i negatywnie nastawionych w stosunku do Jezusa, tak? Przynajmniej po tej sekcji, jak wam pokazałem, najpierw jest ta pierwsza część, która będzie do uczniów przede wszystkim skierowana, tak bardzo pozytywnie, chociaż z drobnym wyjątkiem, to ta druga warstwa, którą mówiłem, żeby się sprawdzili, o ludzie, no to jest jakby nożem odciął, tak? I Jezus od razu jedzie po tym całym towarzystwie. Jakbyście zobaczyli, jak wygląda klimat rozmowy, kiedy Jezus jest na obiedzie u farzeusza, tak? Faryzeusz tylko patrzy, jeszcze się nie odezwał, i już ale tylko pomyślał, no przecież nie obmył rąk, co nie? Jezus nie czeka, że on powie. On od razu jedzie po tym towarzystwie, tak? No bardzo niekulturalnie. Naprawdę być zaproszonym do kogoś i mu naprawdę tak zepsuć atmosferę obiadu. Przeczytajcie, ten człowiek jeszcze nic nie powiedział, tak? A Jezus jedzie po nim i pyta, i reszcie, co nie? I bardzo ostre granice są postawione. Tak? Dobrze. Wcześniej zostały jakby zasugerowane jedynie obszary porażki aktualnych liderów, tak? Kiedy Jezus uczy uczniów tutaj i mówi czterokrotne błogosławieństwo, czterokrotne biada, on mówi do uczniów, ale nie mówi, że przez te rzeczy, które są reprezentowane przez biada, tak naprawdę to charakteryzuje to, gdzie są aktualni liderzy. Pewne rzeczy o liderach dowiadujemy się pośrednio poprzez ich akcje, jak oni działają w określonych sytuacjach, ale to nie jest tak ostre. Tutaj krytyka bardzo ostra, radykalna, jest już wypowiedziana wprost, tak? Bardzo wprost. Wcześniej została zasugerowana taka przewrotność ludu. No i trzeba się tak kombinować właśnie, co oni właściwie robili. Jezus tam próbuje tłumaczyć, że graliśmy wam na fleciku, płakaliśmy, coś tam, ani ja w te, ani we w te. Ale to było takie niekonkretne. Teraz Jezus bardzo konkretnie nazywa problemy, które ma to towarzystwo, które po prostu pogrywa nieuczciwie, tak? Udaje, że jest zainteresowany, ale tak naprawdę niestety są ogarnięci fałszem, tak? I nie chcą w ogóle podejść poważnie do tego, co jest im przed oczy dane. Dobrze. Zarówno w sekcji F, jak i w sekcji G Łukasz na początku starał się jakby przedstawić świat taki dość prosty. Dość jasne granice, tak? Uczniowie to są ci uczniowie, tak? Fajni to są tamci fajni. Tamci są niefajni, tak? I to tak jakby prawie 100% wszystko, tak?
Teraz okazuje się, że od sekcji F1 Łukasz zaczyna komplikować te obrazy. Tak? Czyli w różne miejsca, gdzie było wyraźnie niby jakiś taki jeden, coś się wydawało, że mamy jasną granicę postawione, okazuje się, że on tam mówi, ale tu jest wyjątek. Tak? A kiedy popatrzy na drugą stronę, tą pozytywną, mówi, ale tutaj też będzie wyjątek. Tak? I tam będzie jakiś wyjątek. Więc teraz pokażę Wam, jak to pewne rzeczy działają. Przynajmniej tak w moim zrozumieniu zaczynają w tej sekcji F wchodzić w pewne... dawać sygnalizują, że Łukasz jest wrażliwy na rzeczywistość taką, jaka jest, tak? Nie upraszcza jej. I to jest też dobre jakby dla nas, abyśmy czasami jakby no, w różnych opisach życia chrześcijańskiego też nie popadali w taką po prostu jednostronność, bo to nam niczego dobrego nie przyniesie. A więc na przykład. Pojawia się przykład poszukującego uczonego w prawie. W sekcji F nie przypominam sobie, żeby uczony w prawie był jakiś taki specjalnie pozytywnie przedstawiony. Nie przypominam sobie, ale mogę nie pamiętać. Tutaj właściwie bardzo szybko w tej sekcji pojawia się ktoś taki. I trzeba powiedzieć, że klimat rozmowy z tym człowiekiem, a z tym, co było na tej obiedzie u faryzeuszy, to jest przepaść. Poprzez jedną tylko przypowieść o Samarytaninie wydaje się, że Jezus przekracza kilka granic, przynajmniej dla mentalności odbiorców i Żydów, którzy go słuchali, w szczególności tego uczonego w prawie. Po pierwsze pokazuje, że bliźni, tak, to jest, inaczej, że Samarytanin może być okej, gość, tak, to jest po pierwsze. Potem możemy powiedzieć, że przez niego można powiedzieć, że on daje przykład, że miłość do drugiego nie musi być według zasady na przykład zgodności nacji, tak? Więc pewna granica zostaje jakby przekroczona. Jeżeli ktoś miał zafiksowane, że nic dobrego z Samarii nie może pochodzić, tak? To Jezus mówi, a skąd wiesz, że nie, tak? Oczywiście to jest tylko przypowieść, ale jednak komunikat jest dość wyraźny. Do tej pory wcześniej o kapłanach nie ma specjalnie wiele mowy. Poza tym może, że Jezus odesłał oczyszczonego z trądu do Jerozolimy i powiedział, pokaż im się na znak. Tutaj w tej przypowieści nagle pojawiają się kapłani. Ciekawe dlaczego, ale nagle okazuje się, bo to jest ważne, dla tego uczonego w prawie, który słucha tej przypowieści, ci kapłani, kapłan i lewita, dla tego uczonego w prawie, nie mieli dość argumentów, aby przejść mimo tego człowieka, który był w potrzebie. Tak? Dlatego uczonego w prawie, odwołuję się do waszej wiedzy i pamięci tej przypowieści, ale do tego dojdziemy, uczony w prawie nie odnalazł w postawie ani lewity, ani kapłana możliwości wytłumaczenia ich postawy. Tak? I to jest ciekawe, bo w tym momencie, skoro tak, to w jakimś sensie Łukasz daje nam znać, że kto wie, czy nie jest najciemniej pod latarnią. Oczywiście to jest tylko przypowieść, ale kiedy dojdziemy z Ewangelią do końca i zobaczymy, co się dzieje w Jerozolimie z Jezusem i kto tam gra główną rolę opozycjonisty względem Niego, tak, opozycji względem Niego, to zobaczymy, że kapłaństwo jest tam pokazane no niewspółmiernie gorzej niż nawet faryzeusze i uczeni w prawie. Tamtym nawet słowa wyjaśnienia się nawet nie należą ze strony Jezusa. Tych różnych Jezus przynajmniej krytykuje, w ogóle na nich jakoś sensownie reaguje. Tak? Więc te drobne sygnały o nutach kapłańskich warto prześledzić sobie, kiedy czytacie Ewangelię Łukasza. Dobrze. No i jak mówiłem, że każdy z tych obrazów może być troszeczkę taki właśnie już niejednorodny, to jest na samym końcu ostatni fragment z tej całej sekcji. Na pewno przypominacie sobie taką fajne podobieństwo o ziarnku garczycznym. Królestwo jest jak ziarnko, które jest najmniejsze, ale rośnie, a potem jak wyrośnie, to nawet
ptoki w nich tam po prostu tym krzaku po prostu zamieszkają i tyle, tak? A potem jest ten kwas. No i zdecydowana grupa egzegetów tłumaczy to, że po prostu no, Królestwo Boże po prostu się będzie rozrastać i będzie fantastycznie rozrastać się, tak? Natomiast rzeczywiście ja odczytuję ten tekst negatywnie, ponieważ w Ewangelii Łukasza przynajmniej ani ptaki określone, używane w podobieństwach, ani kwas nic dobrego nie znaczy. W żadnym z miejsc, jakie znalazłem. I kontekst, kiedy się to pojawia, nie sugeruje, żeby to po prostu miało być właśnie pochwała, a raczej przestroga przed zagrożeniem, które się spełni. No i głupia sprawa, ale historia 2000 lat. No, możemy mówić, że to nie tak, ale tak naprawdę historia stoi za takim spojrzeniem, że jednak Kościół nie był się w stanie, czy w ujęciu jednostkowym, czy systemowym, wybronić od różnych destrukcyjnych zachowań wewnątrz, postaw względem świata zewnętrznego, obudy i wielu, wielu różnych rzeczy, z niemiłosierdziem włącznie. Dobrze. No to czas minął. Czy macie jakieś pytania? Tak? Nie? Znaczy ja tylko tak. Może tylko tak. Chyba, że ja czegoś tu nie rozumiem, ale na stronie 5 w tym skrypcie, czy tu nie ma błędu? Jest, tam są same błędy. Jest warstwa pierwsza, druga, warstwa czwarta i znowu czwarta. To warstwa jest trzecia. Bracie, zlituj się nade mną. Nie, no zlituj się, no. No złapać mnie na takim nie, czymś. Nie, to nie dochodzi, tylko mówię, bo może ja czegoś nie rozumiem. No, ale zobacz, masz świadectwo dwóch, tak? Masz tu świadectwo dwóch. Tu masz świadectwo jedno, a to jest tylko dekompozycja tego. Tak? Dekompozycja tego. W związku z tym, rzeczywiście ta czwórka, ale wiesz, ta czwórka i tak z pałeczek składa się tylko z trzech. Czyli te dwie następne są wprawdzie trochę takie krzywe, ale no. Dobrze. Okej, 5 minut przerwy i moi drodzy, zaczynamy za 5 minut.